Witam serdecznie wszystkich. W tym odcinku pokażę Wam moją różę pnącą Strawberry Hill. Zapraszam na film. Strawberry Hill oznacza truskawkowe wzgórze. Jeżeli chodzi właśnie o kolor, to ma taki róż, ale troszeczkę wchodzi jakby też w kolor łososiowy. Teraz mamy właśnie kwiatostan po deszczu. Dzisiaj padał deszcz i tak one właśnie wyglądają po deszczu. Co mogę o niej powiedzieć? Jest to róża angielska. Hodowcą jest David Austin, 2006 rok. Ta róża jest ze mną bardzo krótko, ponieważ dopiero była wsadzona jesienią w 2023 roku i zaczęła u mnie kwitnąć już końcówką maja i nieprzerwalnie ciągle właśnie tłoczy kwiaty. Te kwiaty zbyt długo się nie utrzymują, no ale ciągle po prostu te kwiaty się pojawiają. Także myślę, że to jest na plus. Róża ta była wsadzona z gołym korzeniem. Ma osiągnąć wysokość 3 metry wysokości. Natomiast szerokość pisze, że ma mieć 100 cm. Jeżeli chodzi o stanowisko, to właśnie zalecane jest, aby była posadzona w pełnym słońcu. Jest to róża pachnąca. Pisze, że zapach miry. Zobaczcie jeszcze, jak wygląda, jakby w oddali w całości. Róża ta ma na pewno bardzo zdrowe, zielone liście. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i cześć.